Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Niewiara jest jak ślepota. Święty Tomasz w dniu zmartwychwstania powie: Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę. Co chcesz, abym ci uczynił? Pyta Jezus. Nie pyta dlatego, że sam nie widzi, w czym leży największy problem tego chorego. Pyta, aby tym pytaniem wymusić refleksję nad własnym życiem. Dziś to samo pytanie zadaje każdemu z nas. Co chcesz, abym ci uczynił? Co jest moim największym problemem, słabością, ułomnością? Jest to pytanie o nasze największe, a czasem i najgłębiej skrywane pragnienia. To pytanie ma także głębsze duchowe znaczenie. Niewidomy uświadamia sobie, że nie widząc Jezusa, tak naprawdę niczego nie widzi. Co sprawia, że nie widzę Jezusa we własnym życiu? Dlaczego nie potrafię dostrzec Jego obecności? Ta duchowa ślepota jest o wiele poważniejszą niemocą człowieka niż ta fizyczna. Człowiek z dzisiejszej dobrej nowiny był pozbawiony wzroku fizycznego, ale miał wiarę. Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła, mówi Jezus. Aby widzieć Boga, wystarczy mieć wiarę, tylko tyle i aż tyle. Świat, w którym żyjemy, wcale nie jest tylko trójwymiarowy. On posiada także wymiar duchowy, którego nie można dostrzec oczami ciała. Dostrzegamy ten wymiar wyłącznie oczami duszy, czyli rozumem oświeconym wiarą. Pamiętajmy, że wzrok może stopniowo słabnąć, aż do jego całkowitej utraty. Dzieje się tak zarówno ze wzrokiem fizycznym, jak i duchowym. Jeśli nie będziemy rozwijać swojej wiary, możemy ją całkowicie stracić.